większa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. Pierwsza jazda Husqvarną 250 cc. No to jest okej, tylko to jest mocne. Na tym mistrzostwa świata się wygrywa. Tylko. Ale opanowanie gazem, jak już ktoś jeździ pierwszy raz, to też umie to ogarnąć, nie? No. To jest tylko manetka, no to jak nie odkręcisz na full, to też nie poleci. No. Drzewo w pole, nie? Wszystko z wyczuciem. No. Tak. Ale i tak myślę, że tego to tam jakoś się zgadamy i go tam pizniemy, nie? To zrobimy? Tego pizniemy. Sprzedamy? Tego. I kupimy jakiegoś tam enduraka, nie? Takiego tu do nas do chaty. Aha. Ale tam jest igła. Mam wszystkie potwierdzenia z Husqvarny. Może też ktoś wie, a zrobi. Łodzyska wczoraj na tym baku były te, to wszystko wymienili filterki w baku, wszędzie. Wszystko jest tak, jak się należy, że jest. Musicie tylko nauczyć startować, to inaczej tutaj jest. Mogę przejechać się? Niech się on przejedzie, no. TC250. Teraz mamy teraz ten, na tym pierwszym dnie. Jedynka. No. No, okej. Się 250. Najlepsza to jest na to enduro. Nie no, fajna. Fajna. Fajna, sztywna. Ale słaba, ale dobra. Ale bo jechałeś na tej słabej mapie i na kontroli jeszcze, nie? A to nie ma znaczenia, ta kontrola to jest taka, wiesz... No, słuchaj, no... Jedynka to jest największa mapa. Jedynka, nie? Nie, to jest ta słaba. Nie. Tak, tak. Teraz się przejdzie. Dobra. No faktycznie, tu jest mocniejsza. Dobrze. Biegi dobrze wchodzą. Jak go oceniasz? No nie, no bardzo dobrze. Ale mocowo w porównaniu do tej mojej to jest... Nie porównujmy teraz mocowo, nie? Przepaść. Tylko, że nie jest taki, że chce się rozwalić coś, czy nie? Nie! No przecież to jest nowy motocykl.
Husqvarna TC250, 2017 rok, 60 motogodzin. To po prostu widzę po felgach, że to w ogóle nie było jeżdżone. Nie wiem, chyba było odpalane w garażu. Na wysokich obrotach masz 32 godziny przejechane. No, no to nic. A reszta jest na wszystko na tych wolnych, nie? No. Tu tylko tam się wyrżnął trochę, to wiadomo, nie? No jest tam na tuniku też jest delikatna. Ale to... No powietrze sobie trochę spuść. Tak, to wczoraj zmienialiśmy lacza i zapomnieliśmy o tym, nie? No. Dzisiaj mieliśmy rano spray, też zapomnieliśmy. Bo ona teraz, wiesz, jak hamujesz, to cię rzuca na wszystkie strony. Zaraz trochę wypuścimy. Super. To mówisz, że okej. No, ale już porysowałem te plastiki. Holender. Trudno. Cholera. Dobrze wytarcie. Słuchaj, jak będziesz dobrze jeździł, nie? To musisz mieć tak tu plastiki wytarte, tak. Tak, ale powiem ci, że nawet teraz kawałek się przysiadłem i zrobiłem sobie pozycję, to pięknie się go tu trzyma. To jest w ogóle inna bajka, czy do tego K2, czy nie szło go nawet złapać tego motocykla, nie? Nie, też idzie kartusza złapać. Ale tutaj od razu to się samo układa. No. Biegi też fajnie wchodzą. W porównaniu do mojej to w ogóle nie wchodzą biegi. Tu otwieraliśmy ten kosz sprzęgłowy, to wszystko w tym, to tam ogólnie zawsze są jakieś tam ryski, coś, nie? No, przejedź się moją. Nie, to on na razie niech tym się uczy. Maciek, bierz mapę. I na koło daj, nie? Od razu. No a jak? Truja i na koło. Mówię ci, na koło daj. Nie bój się tego daj. I co, jedziemy? Kuba też może z nami, czy nie da rady? Nie wiem. Co? Czy da radę, to nie wiem, nie? A. Niech jedzie, niech próbuje, najwyżej się ten Tomek z nim odłączy, zostanie, my jedziemy, podjedziemy. To pierwszy raz, ja muszę na razie się wczuć. I tak, teraz. Proponuję z Kubą tutaj, po tych górkach, tu, nie? Bo tu i to jest tu, ten kawałek tutaj, nie? To jest w sumie najlżejsze, nie? Ten tutaj, nie? To co tu jest, nie? Tu są takie fajne, żeby sobie ten właśnie, nie? Poćwiczę. To podjeżdżaj, Tomek. Trochę ze sprzęgiełkiem, trochę od boku, nie? Kuba, będziesz podjeżdżał. Ten podjazd. I ten. Da radę Kuba tu podjechać? Jak myślicie? Musi, jak będzie tą stroną jechał. Tak tą stroną. Nie tą, bo tu kamień jest tą. Dawaj. Super, i tak możesz jeździć, tylko tu bokiem, nie? Co? Nie tą stroną, tylko tak, nie? Super. No i fajnie. Arek. Witez, majonez, maślanka. Kuba zjeżdża. No, to sobie możesz tak podjeżdżać, a jak sobie tutaj parę razy podjedziesz, to wtedy tamtą, nie? No. Enduro. To ma
największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.